Bardzo się cieszę, że widzę wasze i zaraz powiem, co widzę. Mam takiego przyjaciela, to był mój najlepszy przyjaciel, jeszcze nim się nawróciłem i ilekroć się z nim spotykam, on tak ostatnio się z nim spotkałem w Krakowie, on wyszedł, ja przyjechałem autobusem, on przyjechał po mnie na dworzec i tak idziemy i on drze się z daleka, mordo moja kochana. No i wiecie, jak potem byliśmy u niego w domu, to jego żona mówi do niego, ale słuchaj, no jak ty możesz do Andrzeja mówić mordo, nie? A ja mówię, słuchaj, dla mnie to jest takie miłe, to jest takie, to ja wiem, że on źle nie myśli i mnie to nie przeszkadza, nie? A ona mówi, no ale jednak by ładniej było, gdybyś mu powiedział, witaj moja buźko kochana. Więc chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że widzę dzisiaj wasze buźki. Nie chcę powiedzieć, że widzę wasze... Ale naprawdę to jest wielka radość, że mogę was dzisiaj znowu widzieć. Jest taki werset w Nowym Testamencie, gdzie jest powiedziane, a każdy z was, tak jak postanowił w swoim sercu. I tam potem jest coś dalej. Ale ja bym chciał dzisiaj mieć taką prośbę do was, jeśli mogę oczywiście, bo możecie powiedzieć, mamy cię, wiesz, w poważaniu i nie idziemy na twoją prośbę. Ale ja bym miał taką prośbę, żebyście postanowili w sobie, gdzieś tam w swoim sercu, że będziecie chcieli dzisiaj słuchać, może nie do końca tego, co ja mam wam powiedzieć, ale że będziecie słuchać i wsłuchiwać się, czy przypadkiem Duch Święty coś tobie nie mówi. Okej? Wiecie, są różne głosy, które dochodzą do nas z zewnątrz. I myślę, że musimy się nauczyć tego, czego umie każda mama, która idzie z dzieckiem na plac zabaw. Na placu zabaw, ja pamiętam, kiedy nasze dzieci były małe, mieliśmy trójkę dzieci, tak praktycznie co rok i parę miesięcy, jedno po drugim. I tam się bawiło, oprócz naszych trójki dzieci, tam się bawiło ileś tam jeszcze innych dzieci. I zawsze mnie to dziwiło, że w momencie, kiedy któreś dziecko zaczęło płakać, to nie wszystkie mamy się zrywały i biegły uspokoić to dziecko, tylko zawsze się zrywała ta mama, którego dziecko płakało. I sobie myślę, no przecież te dzieci wszystkie się drą podobnie. Zwłaszcza, wiecie, jak się dziecko przewróci, zrobi se si albo ała. I co się wtedy dzieje? I wiecie, wszystkie dzieci mają wtedy, jak dla mnie, podobny głos. Oczywiście po czasie też się nauczyłem. I dlatego chciałbym was prosić, żebyście się wsłuchiwali w głos Ducha Świętego. A Bóg może użyć nawet takiego osła jak ja, że do was coś powie. Okej? Więc możecie się starać przynajmniej spełnić moją prośbę? Możecie postanowić, że okej, wyłączam się teraz z tych wszystkich rzeczy na zewnątrz po to, żeby tutaj, w tym miejscu wsłuchać się, czy przypadkiem Bóg coś mi nie ma do powiedzenia. Możemy zrobić taką umowę? Tak? Okej, to ja na początek się pomodlę. Ojcze, ja dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś tutaj na tym miejscu i jesteś obecny w Duchu Świętym i Ty posłałeś Ducha Świętego po to, żeby mówił do nas, żeby nas przekonywał, żeby nam objawiał prawdę, ale nade wszystko, żeby wskazywał na Jezusa. I ja modlę się, Ojcze, jak dzisiaj jesteśmy tu na tym miejscu zgromadzeni, abyśmy mogli się wsłuchać w Jego głos, żebyśmy mogli usłyszeć Go dzisiaj. Żeby to nie było kolejne spotkanie, ale żeby to było takie doświadczenie namacalne Ciebie, żyjącego, wspaniałego, kochającego Boga. I proszę Cię też, pomóż tym z nas, którzy być może jesteśmy zmęczeni, którzy być może jesteśmy gdzieś tam, nasze myśli są zaprzątnięte jakimś innym, na czymś innym. Żebyśmy
tak naprawdę postanowili, że chcemy dzisiaj być tutaj i chcemy tutaj na tym miejscu wsłuchać się w Twój głos. A ja dziękuję Ci, że Ty będziesz do nas mówił. W imieniu Jezusa. Amen. Jedno z najważniejszych wydarzeń, o którym czytamy w Biblii, to jest takie wydarzenie, kiedy Izraelici po 400 latach bycia w niewoli w Egipcie zostali wyprowadzeni przez Boga na wolność. Zostali wyprowadzeni z Egiptu i zostali wprowadzeni do pewnej przestrzeni, do pewnego obszaru, który już nie był Egiptem, który już nie był miejscem, w którym byli zniewoleni. Oczywiście oni nie wyszli sami, ich Bóg wyprowadził, ale chcę powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju kluczem dla nas, że jeśli zrozumiemy, co działo się z Izraelitami w Egipcie i kiedy potem wyszli z Egiptu i kiedy potem byli na pustyni i potem kiedy przekroczyli znowu Jordan i weszli do Kanaanu, jeśli zrozumiemy, co stało się z nimi, to będziemy lepsze mieli zrozumienie tego, co dzieje się z nami. Okej? Jesteście ze mną? Słuchajcie, taki jak ja o coś zapytam, to tak się głową kiwa w ten sposób. A jak czegoś powiem, czy to rozumiesz, a nie rozumiesz, to nie kiwaj tak głową, tylko wtedy pokiwaj tak, bo to oznacza, że nie rozumie. I to jesteśmy w takim miejscu, gdzie dajemy sobie prawo rozumieć i nie rozumieć. Jak coś nie rozumiecie, to ja jeszcze raz powtórzę, okej? Żebyśmy wszyscy mieli taki dobry czas tutaj i taki czas, który będzie dobrze wykorzystany. Co to oznacza życie w Egipcie? I tak naprawdę to dzisiaj postaram się, tak jak umiem, trochę nie umiem, ale tak jak umiem, postaram się wam narysować trzy takie obrazy. Jeden to jest obraz Egiptu, drugi to jest obraz Kanaanu, czyli tej ziemi obiecanej, opływającej w mleko i w miód, i trzeci obraz to jest obraz pustyni, czyli takiej szarzyzny i takiej byśmy może nawet powiedzieli byle jakości i takiego, no nic szczególnego. Okej, a zatem co to jest obraz Egiptu? Obraz Egiptu to jest miejsce, w którym kilkadziesiąt osób, które tam trafiło na przestrzeni 400 lat, słuchajcie mnie dobrze, zostaje przemienione w naród, który w chwili wyjścia z Egiptu, czyli po 400 latach bycia w Egipcie, ich jest 2,5 miliona około, może nawet więcej. To jest, wiecie, jakby to liczyć matematycznie, to oni tam w tym Egipcie, czyli w tej ziemi Goszen, gdzie mieszkali, oni tam, no żeby nie powiedzieć tak brzydko, ja wiem, że tak nie powiem głośno, żeby kamera nie słyszała, ale oni tam się rozmnażali jak króliki. I naprawdę powstał olbrzymi naród. 400 lat mija i na początku mieli się fajnie, ale stopniowo z każdym rokiem przybywa im niewoli. Rozwija się niewola, są ciemiężeni. Kiedy pracują, to nie dość, że bardzo ciężko muszą pracować i wykonywać olbrzymie normy, to przy tym jeszcze są batami, wiecie, bici, cierpią, nie mogą zmienić swojej sytuacji, są beznadziejnej sytuacji, są bezradni i przyświeca im tylko jedna myśl. Kiedyś to się zmieni. Mamy obietnicę, że kiedyś będziemy wolni. Mamy obietnicę, że kiedyś dostaniemy w posiadanie pewne dziedzictwo, które Bóg już naszemu pra-pra-pra-pra-pradziadkowi obiecał, kiedy go powoływał Abrahama z Ur Chaldejskiego i obiecał mu, że mu da ziemię opływającą w mleko i w miód. I co to jest za obraz? To jest obraz grzesznika, który z tego kilkunasto, wiecie, takiego małego, jak się plemnik i komórka jajowa spotkają, to jest taki najpierw kilkanaście komórek, a z tych kilkunastu komórek się robi ileś tam
miliardów komórek i powstaje człowiek. Ale to jest, Egipt to jest obraz człowieka, który nie jest pojednany z Bogiem. To jest obraz człowieka, który nie ma tej relacji z Bogiem. Czyli ten naród, który żyje w Egipcie, jest obrazem człowieka, który nie ma w sobie życia duchowego. I żeby to lepiej zrozumieć, to musimy się cofnąć do Edenu. W Edenie Adam i Ewa mieli relację z Bogiem. Oni mieli w sobie życie duchowe. Tak jak mieli życie fizyczne. Ale pamiętacie, co Bóg powiedział? Bóg powiedział, że jeśli zjesz z tego drzewa i zgrzeszysz, to umrzesz. I oni zjedli z drzewa, ale co, czy umarli? Nie, oni dalej chodzili. Oni dalej coś tam robili, ale przyszła do nich śmierć duchowa. Czyli oni nie mieli tego życia duchowego w sobie. Ja sobie tak pomyślałem, no jak to najlepiej zobrazować? No najlepiej zobrazować jest człowieka, który ma życie fizyczne i idzie sobie ulicą i nagle wpada pod samochód, potrąca go samochód, ginie na miejscu i mówimy o tym, który przed chwilą miał w sobie życie fizyczne, że on już nie ma w sobie życia fizycznego, czyli nastąpiła śmierć fizyczna, tak? To jest, rozumiecie to? Tak? W ten sam sposób Adam miał życie duchowe, ale kiedy zgrzeszył, Bóg zabrał mu swojego ducha, jego duch był martwy i on wtedy był w stanie śmierci duchowej. Wiecie, że my składamy się z trzech elementów: ciało, dusza i duch. Czy może być, że ktoś jest w stanie śmierci duszewnej? Może być. Tak. Na przykład w stanie śmierci duszewnej są, czyli te, gdzie dusza człowieka jest praktycznie nieżywa, to mogą być ci, którzy mają głębokiego rodzaju autyzm. Wiecie, oni nie kojarzą, oni nie korzystają ze swoich zmysłów. Ty chcesz z nimi porozmawiać, a on tak się ich nazywa, że one są jak warzywka, tak? Albo na przykład, kiedy ktoś pił całe życie i nastąpiło porażenie gdzieś jego mózgu i on trafia na oddział chroników. Nie wiem, kto z was był gdzieś tam na przykład w jakimś ośrodku odwykowym, ale jeśli byliście w Gorzycach, to wiecie, że jest oddział chroników. I oni tam w większym lub mniejszym stopniu nie mają tego życia duszewnego. Czyli ich psychika jest po prostu wyłączona. No i my właśnie wszyscy, jak tu jesteśmy, przyszliśmy na ten świat martwi duchowo, bez tego życia duchowego w nas. I to, co Bóg chce, to Bóg chce nas obdarować życiem duchowym. On chce, żebyśmy mieli pełnię w tym, żebyśmy mieli życie duchowe. No i oczywiście, jeśli go nie mamy, to w naszym życiu ktoś inny dochodzi do głosu. Kto w naszym życiu dochodzi do głosu? Otóż w naszym życiu dochodzi do głosu coś, co Biblia nazywa ciałem. Ale to nie chodzi o to ciało, które fizyczne, które można uszczypać. Bo to jest jakiś wewnętrzny człowiek, który jest naszą... To jesteśmy my jak gdyby sami wewnątrz, ale pozbawieni tego bodźca od Boga. I dlatego... Skoro nie mamy wpływu od Boga, to nasze ciało ma tendencję ulegania czemuś, co Biblia nazywa prawem grzechu. I grzech zaczyna nas zniewalać. My, niejako ta nasza cielesna, czy to nasze ciało, czy ta grzeszna natura, różnie ją Biblia nazywa, my wchodzimy jak gdyby pod panowanie i pod władzę prawa grzechu i grzech nami dyryguje. Wiecie, żadnego małego dziecka nie trzeba uczyć nieposłuszeństwa. Małe dzieci nie wysyłane są przez rodziców na przykład na kolonie, gdzie mają warsztaty na temat tego, jak być nieposłusznym dzieckiem. Albo nikt nie jechał na seminaria jakieś takie, na jakieś wykłady, jak kraść. Prawda? Znaczy, może złodzieje organizują, jak lepiej kraść, nie?
Ale każdy z nas mamy tę tendencję, że jak widzimy coś nie naszego, to się nam to przykleja do ręki i już tego nie ma, prawda? I nikt nas tego nie uczył, bo to wypływa właśnie z tej naszej cielesnej, grzesznej natury. I Bóg mówi, że przyszedł po to, aby nas od tego uwolnić. Bo tak naprawdę, tak jak ci opiekunowie, ale nie w sensie takim prawnym, ale tak jak ci, którzy pilnowali Izraelitów w Egipcie, tak jak oni im, wiecie, dawali baty, tak jak oni ich tam, wiecie, bili, albo nie wiem, czy batami, czy pałkami, czy czymkolwiek, i oni zmuszali ich do robienia rzeczy, których tamci wcale nie chcieli robić. Bo kto chce robić od rana do nocy i to jeszcze, wiecie, w skwarze, w cieple, nad miarę, nie mając dość pokarmu i tak dalej, no okropna sprawa. Czyli tamci, ci, którzy trzymali w swoim ręku baty, oni zniewalali, czyli czynili niewolnikami Izraelitów. I w ten sam sposób ta nasza grzeszna natura wpływa na nas i nas zniewala. Nikt z nas nie urodził się alkoholikiem, ale ilu z nas otarło się, albo ilu z nas weszło w alkoholizm? Wielu. Dlaczego? Nie dlatego, że pojechaliśmy na szkolenie, ale dlatego, że taka jest tendencja naszej grzesznej natury. Na początku alkohol było czymś, co nam pomagało. Mnie na przykład pomagał alkohol w tym, że byłem bardzo nieśmiały, obgryzałem paznokcie, byłem na imprezie, no i wiecie, no i stoi taki borok pod ścianą, nie umie zatańczyć, nie umie przemówić do dziewczyny, nic. I nagle postanawiam, że chcę sobie pomóc. I moje ciało mi podpowiada, idź i się napij, zobaczysz, jaki będziesz odważny, zobaczysz, jak będziesz pięknie tańczył, będziesz panem parkietu. I prawda jest, że do dzisiaj nie umie tańczyć. Ale mam wideo nagrane, na którym pięknie tańczę, ale jestem praktycznie, wiecie, pijaniusieńki jak Bela. I nawet mi się nogi nie plątały. Tak? Czyli nasza grzeszna natura nas pcha w złym kierunku. Natomiast Bóg chce, i żeby tak nie było, że ja to tak sobie, wiecie, z głowy mówię, to ci z was, którzy macie Ewangelię Mateusza, przepraszam, Ewangelię Marka, otwórzcie 7 rozdział. Jeśli macie całą Biblię Brytyjkę, to to jest na stronie 1077. I ja przeczytam werset 20 do 23. Mówił bowiem, to co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Kala to jest takie, wiecie, staropolskie słowo. Po polsku dzisiaj to oznacza zanieczyszcza człowieka, brudzi człowieka. Sprawia, że człowiek jest taki, wiecie, że czuje się... O, gdybym ja na przykład, przepraszam za wyrażenie, ale gdybym zwrócił na ciebie treść wcześniej zjedzonego obiadu, to ja cię skalałem. Ja cię zabrudziłem. Ja, wiecie, odór jest taki, że... O, nie chcę nawet myśleć. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwo, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrza człowieka i brudzi człowieka, i kala człowieka. Podobnie zresztą, jakbyśmy otworzyli Rzymian, 8 rozdział, strona 1215, i przeczytam 5 do 7 wersetu z 8 rozdziału. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem prawu Bożemu, bo nie może. Dlaczego nie może się poddać prawu Bożemu? Bo żyje pod prawem grzechu. Czyli żyje jak gdyby w niewoli właśnie tej grzesznej natury. Dlatego nie jest Bożym planem
nie jest Bożym planem dla człowieka, żeby pozostał w takim miejscu, tak samo jak nie było w Bożym planie, żeby Izraelici zostali w Egipcie. Bożym planem było, żeby oni w Egipcie mieli odpowiednie warunki, żeby z tych 70 kilku osób rozrośli się do ponad 2,5-milionowego narodu. Wiecie, dzisiaj no to jest trochę ludzi. W Warszawie mieszka 2,5 miliona ludzi, nie? Umiecie sobie wyobrazić, ile to jest ludzi? Jaki to jest, ile oni jeszcze tutaj, wiecie, na jednym skrawku w Warszawie, w jednym wieżowcu mieszka tam kilkaset osób, nie? Dzisiaj ja wiem, że jak ostatnio czytałem, na przykład w Hamburgu jest taki budynek, gdzie w jednym budynku mieszka 20 parę tysięcy ludzi. Wiecie, nam się to w głowie nie mieści. Wyobraźcie sobie, ile to musiało być ludzi, znaczy jaka to musiała być powierzchnia, że oni w namiocikach mieszkali tam w ziemi Goszeń na pustyni. To nie było, jak ktoś miał krewnego na drugiej stronie obozu, to nie było, wiecie, tak wyskoczyć do niego po sól. Pojczać soli, jak to się mówi po naszemu. Trzeba było się trochę namaszerować, żeby dojść na drugi koniec obozu. To był potężny naród. I Bożym celem było, żeby oni tam w Egipcie rozrośli się. Ale Bożym celem i Bożym planem nie było, żeby oni pozostali w niewoli. Tak jak i nie jest Bożym planem, żebyś ty żył w niewoli. Ani żebym ja żył w niewoli. Bóg przygotował dla nas uwolnienie. Idźmy dalej. I kiedy oni byli w Egipcie, w pewnym momencie... Ja bardzo was bym zachęcał, bo nie mogę powiedzieć, musicie przeczytać, ale przeczytajcie sobie, jak Bóg powołał Mojżesza. Jak Bóg doprowadził do tego, że Mojżesz, tak dosłownie w trzech zdaniach, Mojżesz urodził się, wtedy był taki czas, że Faraon obawiał się, bo było za dużo chłopców i Faraon powiedział... Trzeba wszystkich młodych chłopców, którzy się co dopiero urodzili, skrócić o głowę. No więc ileś tam dzieci zabito, ale mama Mojżesza stwierdziła, no ja bym bardzo nie chciała, żeby mój syn zginął. Włożyła go do takiego, wiecie, koszyka i dała go do Nilu. Znaczy położyła ten koszyk na rzece Nil. No pamiętacie, wyłowiła go siostra Faraona, wychowała go i kiedy Faraon miał 40 lat, on wiedział, że jest potomkiem Izraelitów i on wiedział, że jakąś misję ma do zrobienia i on chciał Boży plan zrobić po swojemu i dlatego jak widział, że tam któryś Egipcjanin bił Izraelitę, on zabił tego Egipcjanina, a potem się przestraszył, rozejrzał się dokoła, ale nie spojrzał w górę. Nikogo nie zobaczył, ciało zakopał i myślał, że wszystko jest spoko. Ale drugiego dnia, kiedy dwóch Izraelitów się biło między sobą, to co? On chciał ich rozdzielić, a oni mówią, a ty co tu jesteś za jeden? Co ty tu chcesz zrobić? Mówi, my wiemy, że tyś zabił wczoraj. I wiecie, ponieważ Mojżesz był w takim miejscu, że kierowały nim właśnie jego fizyczne, jego takie cielesne odczucia, na niego przyszedł strach. Mimo, że był synem Faraona praktycznie. No i co? I uciekł. I następne 40 lat pracował jako pasterz. I potem po 40 tych latach Bóg go spotyka, może kiedyś o tym powiem bardziej szczegółowo, Bóg go spotyka i w płonącym krzaku, czy z płonącego krzaku przemawia do niego, mówi, idź do Egiptu i wyprowadź mój lud na wolność. I on idzie i wiecie, żeby to szybko wszystko skrócić, przez półtora roku sprowadza na Izrael 9 plag. I Izraelici to widzą. My jak to czytamy, to nam się wydaje, że to się w ciągu tygodnia dzieje. Nie, to jest półtora roku, a może 2 lata nawet. I w tym samym czasie, kiedy przychodzą te plagi, coś wzrasta w Izraelitach. Co? Wiara.
Bo w pewnym momencie Mojżesz do nich mówi tak, słuchajcie, żebyście po pierwsze przeżyli, a po drugie, żebyście wyszli z tego miejsca niewoli, co musicie zrobić? Musicie zabić baranka bez skazy, odrzwia, o tu są odrzwia, czyli futryny, to górne sklepienie i drugą część futryny musicie pomazać krwią baranka, a wtedy anioł śmierci nie zabije z twojej rodziny tych, którzy jako pierwsi w rodzinach, czyli to mógł być dziadek, tata, syn, jakiś pierwszy, który otworzył łono swojej matki owcy, czyli jakiś baranek, czy jakaś owieczka i tak dalej. Wszystko ze zwierząt, co się pierwsze urodziło. I wtedy Mojżesz mówi, nic z tych pierworodnych nie umrze, a w dodatku, jeśli tak zrobicie, to wyjdziecie na wolność. I wiecie, ja się zastanawiałem i ostatnio zwróciłem na to uwagę, jaką niesamowitą wiarę mieli na początku właśnie Izraelici. No wyobraź sobie, że ktoś przychodzi do ciebie i grozi ci niebezpieczeństwo i ktoś ci podaje taką, wiesz, takie rozwiązanie twojego problemu, które tobie się wydaje, no głupota. Głupota. Ale ponieważ oni przez te pół roku, przez te półtora roku widzieli, że kiedykolwiek Mojżesz obiecał, że przyjdzie plaga na Izrael, to ta plaga przychodziła, to oni, w nich wzrosła wiara. Faktycznie, jeśli zrobimy tak, jak mówi Mojżesz, to nie tylko, że nie umrzemy, ale wyjdziemy na wolność. No i co się stało? I wyszli na wolność. Dlaczego? Bo byli posłuszni temu, co powiedział Mojżesz. I kiedy my na to patrzymy, to myślę, że widzimy pewien obraz, ten obraz, który był tam dawno, dawno temu w Starym Testamencie, obraz, który wskazuje na kogo? Obraz, który wskazuje na Jezusa. Bo gdybyśmy mieli dzisiaj czas i zaczęli czytać różne fragmenty z Nowego Testamentu, które mówią bardzo wyraźnie o czym? Że Jezus jest barankiem. Nawet jest powiedziane, że jest barankiem paschalnym. Jest napisane, że na naszą Paschę, a tamto wydarzenie wtedy w Starym Testamencie nazywało się Pascha. Czyli, a to jest z hebrajskiego słowa, to po hebrajsku to, co mówimy Pascha, to po polsku oznacza wyjście. Wyjście na wolność. Czyli oni przeżyli Paschę, zabili baranka i dzięki temu nie umarli i wyszli na wolność. A my dzisiaj mówimy o Jezusie, który jest barankiem paschalnym, czyli tym barankiem wyjścia z niewoli dla nas. I jeśli przyjdziemy i zrobimy to, co Bóg do nas mówi i będziemy temu posłuszni, to nie tylko, że nie umrzemy, ale wyjdziemy na wolność. Już nie będziemy zniewoleni, nie będziemy w niewoli. Rozumiecie to? Tak? Czy nie? Tak, nie do końca widzę na waszych twarzach, że to rozumiemy. Kochani, to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. My sami nie możemy pomóc sobie, kiedy jesteśmy w niewoli. Ale tak jak oni nie mogli sami wyjść, wiecie, gdyby oni próbowali wyjść z niewoli, to faraon miał wielką armię. Ta armia by po prostu przyjechała i nie wiem, 2 godziny, może 4 godziny i nie ma ich. Oni byli nieuzbrojeni, bezbronni, beznadziejni. Po prostu nie było dla nich życia. A jednak Bóg przygotował dla nich, że nie tylko, że nie umarli, ale jeszcze opuścili granice Egiptu. I kiedy patrzymy na to, to widzimy, że tak jak w Izraelu każda rodzina miała swojego baranka, który sprawił, że Boży gniew na nich nie spadł i anioł śmierci nie zabił pierworodnych, a w dodatku przez tego baranka wszyscy z tego domostwa mogli wyjść
na wolność i udać się poza granice Egiptu, jest to obrazem tego, co Bóg zrobił w Jezusie, kiedy Jezus zawisł na krzyżu. Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. I tak naprawdę, kiedyby Bóg przyszedł na ziemię, a ktoś nie miałby swojego ciała, czy swojego serca, czy siebie, nie miałby pomazanego, czy pomazanym krwią Jezusa, to umrze. Tak jak tamci pierworodni w Egipcie. Jeśli ja nie przyjmę krwi Jezusa dla siebie, jako tej krwi, która mnie przykrywa przed Bożym gniewem, to po prostu umrę, bo zapłaci każdy z nas. I mam dla was złą nowinę. Nawet dzisiaj każdy z nas popełniliśmy jakiś grzech. Bo grzech jest wszechobecny. Ale żeby żyć zwycięskim życiem nad grzechem, musimy mieć zastosowaną dla naszego życia krew Jezusa. I dlatego Biblia mówi bardzo wyraźnie, co my mamy zrobić. Biblia mówi, że masz zobaczyć swój grzech. Po to jest Duch Święty. On przychodzi i przekonuje o grzechu. Masz wyznać swój grzech. Czyli masz przyjść i powiedzieć: Boże, to i to po prostu jest tym, co mnie brudzi, co mnie kala. Czytaliśmy o tym. W końcu mogę powiedzieć: Boże, ja wyznaję to przed Tobą i obiecuję, że więcej do tego nie wrócę. Bo to jest to, co powiedział Jezus tej prostytutce, kiedy ją przyprowadzili do Niego. Pamiętacie, była taka kobieta, przyprowadzili ją do Jezusa i Jezus powiedział: kto z was tutaj obok jest bez winy, niech rzuci na nią kamieniem. Wszyscy się stracili. Nikt nie rzucił na niej kamieniem, bo wszystkich Duch Święty przekonał o ich grzechach. I kiedy już nie było nikogo, Jezus się pyta: co, nikt cię nie potępia? Ona mówi: nikt. Jezus mówi: i ja cię nie potępiam. I ona była w takim uniżeniu przed Bogiem, ale bardzo ważną rzecz Jezus do niej powiedział. Jezus powiedział: idź i więcej nie rób już tego, co robiłaś do tej pory. Więcej nie grzesz. I my sami z siebie nie mamy takiej możliwości, ale jeśli przyjmiemy Jezusa, jeśli zaprosimy Go do naszego życia, to On dla nas to zrobi. I wtedy, kiedy ja wyznam swoje grzechy, to jedną rzecz, którą mogę zrobić na koniec, to powiedzieć: dzięki Ci, Boże, że Ty mnie oczyściłeś. Że chociaż byłem obrzygany i brudny i splugawiony, to teraz jestem czysty. Dzięki Ci. I w podskokach odchodzę. I cieszę się nowym życiem. W dodatku to, co mnie zniewalało, już mnie więcej nie zniewala. To jest tak proste. Aczkolwiek bardzo trudne. Dlatego my musimy przyjąć Jezusa, uporządkować z Nim naszą przeszłość i pozwolić Mu, żeby On nas wyprowadził poza granicę tego, gdzie nasz wróg nas jest w stanie dopaść. A nasz wróg jest w stanie dopaść nas gdzie? No właśnie, kiedy tam jesteśmy wewnątrz. Dlatego tak desperacko potrzebujemy, więcej o tym za chwilkę powiem. Ale wróćmy do tych Izraelitów, bo historia toczy się dalej. Kiedy Bóg przyszedł w postaci anioła śmierci i zabił tych wszystkich pierworodnych, w końcu Faraon powiedział: dobra, idźcie tam na tą pustynię, gdzie chcieliście pójść, złóżcie swoją ofiarę dla swojego Boga, bo już więcej po prostu nie zniosę tego waszego Boga. Idźcie już. Pozwalam wam wyjść. Nie poślę mojej armii za wami, że będziecie w stanie z tej ziemi Goszen dojść tam, gdzie potrzebujecie dojść. I oni poszli. I wiecie, doszli do pewnej olbrzymiej przeszkody. Doszli do Morza Czerwonego. No i teraz wiecie, wyobraźcie sobie, jest wielkie morze, jest 2,5 miliona ludzi, nie mają statków, nie mają pontonów, nie mają łódek, kajaków, niczego, czym by się mogli na drugi brzeg tego morza przeprawić. I nagle Mojżesz pyta się: Boże, co mam zrobić? A Bóg mówi: wyciągnij swoją laskę i wody Morza Czerwonego rozstąpią się przed wami
i przejdziecie przez wodę jak po suchym lądzie. Niedawno oglądałem taki program, gdzie próbowali, wiecie, te wszystkie Boże cuda tak obrócić i powiedzieć, że to była ściemka, że wtedy tam była mielizna, no i oni de facto taki wiaterek lekki powiał, no i oni po tej mieliźnie przeszli. A w trakcie, jak był ten wykład puszczany, to taki mały chłopczyk powiedział, wiecie co, to nawet nie ma znaczenia, bo jeśli nawet tam była mielizna, to i tak Bóg dokonał wielkiego cudu. No a ten, który prezentował ten film, mówi, no ale jak to wielki cud? No mówi, no bo co to znaczy, że olbrzymia armia, wyszkoleni ludzie, którzy na pewno umieli pływać i konie umieją pływać i co nagle cała armia Faraona topi się na mieliźnie? No mówi, chyba jakieś, to też jest cud, nie? W każdym bądź razie ja nie wierzę, że tak było. Ja wierzę, że kiedy Mojżesz stanął, dotknął się tej wody, tego morza, ono się rozstąpiło i to tak jakby, wiecie, jakbyśmy szli tutaj środkiem tej sali, tu jest jedna ściana wody, tu jest druga ściana wody, tu jest głębina od morza, a my głębiną morza jakby po suchym dnie przechodzimy z jednego brzegu na drugi brzeg. Takiego cudu dokonał Bóg. I kiedy oni przeszli na drugą stronę, to miejsce stało się dla nich miejscem nowego początku, nowego życia. Dlaczego? Bo w tym miejscu zginął ich wróg. Bo Faraon tylko na parę dni był zdecydowany, że pozwolił Izraelitom pójść na pustynię, złożyć ofiarę dla Boga. Po kilku dniach, jak wiecie, już przebolał tą stratę swojego syna i tych pierworodnych całego Egiptu, stwierdził, o nie, przecież co ja robię? My puszczamy na wolność ileś tam milionów niewolników. Kto teraz będzie za nas, dla nas pracował? Kto będzie robił ciężką robotę dla nas? No i posłał armię za nimi. I kiedy ich armia dopadła Izraelitów, to ci właśnie kończyli wychodzić z morza. I kiedy oni chcieli tym kanałem, który Bóg zrobił z tymi dwoma ścianami wody po bokach, kiedy oni chcieli dopaść Izraelitów, to nagle Bóg znowu złączył te dwie ściany wody i cała armia Izraela została zniszczona. Ci, którzy używali batów i którzy utrzymywali w niewoli Izraelitów, zginęli. Od tego momentu byli wolni, bo ich prześladowcy zginęli. Jak myślicie, co oni, czyli Izraelici, powinni zrobić w tym momencie? Ja bym zrobił taki crazy dancing i wiecie, tak bym po prostu cieszył się i tak bym szalał, że nie wiem, czy ktoś by mnie był w stanie zatrzymać. Ale oni, kiedy ich wróg został pokonany, oni nagle stracili wiarę. Oczywiście to nie było tego samego dnia, ale po krótkim czasie nagle stracili wiarę, bo kiedy mieli wejść do ziemi obiecanej, to nagle niewiara w ich sercach zagościła i oni stwierdzili, no nie możemy tam wejść. Tam żyją olbrzymy. My jesteśmy przy nich jak koniki polne. Popatrzcie, kiedy chodziło o wyjście z Egiptu, oni zaufali Bogu, że Bóg jest w stanie wyprowadzić ich, chociaż Faraon miał największą armię na świecie. Ci, którzy czekali na nich w Kanaanie, to było nic w porównaniu do tego, co czekało na nich, czego doświadczali, jak byli w Egipcie. A jednak przestali mieć wiarę. Przestali widzieć, że Bóg jest na tyle mocny, że może ich wprowadzić do ziemi, którą obiecał im dać. I dlatego, ale jeszcze wróćmy się parę kroków do tyłu. Kiedy oni przeszli przez Morze Czerwone, to Nowy Testament pisze o tym, że oni zostali ochrzczeni w Mojżesza. Ochrzczeni, czyli zanurzeni. Zanurzeni, czyli jak gdyby utożsamili się z tym, co przygotował Mojżesz. Tak naprawdę oni zostali zanurzeni
w te niebezpieczne wody Morza Czerwonego, które im żadnej krzywdy nie zrobiły. I dlatego my dzisiaj nie jesteśmy chrzczeni w Mojżesza, czyli zanurzani w Mojżesza, ale Nowy Testament mówi, że mamy być w kogo zanurzeni? Że mamy być zanurzeni w Jezusa. Czyli, że niejako mamy utożsamić się z Jezusem. Mamy wejść w to miejsce, które dla nas Jezus przygotował. Dlatego Boży, czy biblijny obraz chrztu, to jest obraz człowieka, który w pewnym momencie mówi tak, ja zostawiam za sobą okres niewoli, ja zostawiam za sobą panowanie mojego ciała nade mną, zostaję zanurzony w Jezusa po to, żeby wyjść na zewnątrz z wody, po to, aby żyć teraz już pod panowaniem Jezusa, a nie pod panowaniem mojej grzesznej natury. Dlatego biblijnie chrzest jest taki prosty. Biblijnie chrzest jest dla kogoś, kto doświadcza uwolnienia z niewoli. Czy jest tu ktoś, kto został wyrwany z niewoli jakiejkolwiek? Podnieście rękę. Bardzo wiele osób, ale jeszcze nie wszyscy. Więc ty, żebyś mógł doświadczyć wyrwania z niewoli, musisz przyjść do Jezusa, musisz uniżyć się przed Jezusem. Musisz powiedzieć, Jezu, ja chcę żyć takim życiem, jakie Ty dla mnie przygotowałeś. Ja nie chcę więcej żyć jako niewolnik. Ja więcej nie chcę robić rzeczy, na które nie mam ochoty, a które tak czy inaczej robię. Kiedy byłem na piątym roku studiów, pamiętam, poszedłem do takiego pana, który nazywał się moim, to był mój promotor, u niego pisałem pracę magisterską. W ogóle miałem kłopoty, żeby być dopuszczonym do pisania pracy magisterskiej i wiedziałem, że muszę umówić się z moim promotorem na rozmowę. I przychodzę kiedyś do niego i mówię, że no, przyszedłem się umówić na rozmowę. On mówi, ale panie Pilch, mówi, pan już u mnie był i myśmy się umówili na zeszły tydzień. Ja nie wiem, czemu pana nie było. Ja mówię, jak to, ja byłem? On mówi, tak, pan był. Ja mam zapisane w notesie. Umówiliśmy się na tego i tego. I wiecie, i nagle zobaczyłem, że faktycznie byłem. Tylko, że ponieważ strach mnie zniewalał i takie, czy dam se rady, to ja nim poszedłem do profesora, to ja sobie, wiecie, tam nie wiem, no, 2 czy 3 piwka tak na odwagę i miałem takie porażenie już na wskutek nadużywania alkoholu, że ja po prostu wszystko, co robiłem, zapominałem. No i nagle jakoś coś tam, wiadomo, jako jednej rzeczy, w której byłem świetny, to było takie, wiecie, kłamanie i kombinowanie. No znowu coś tam wykombinowałem i umówiłem się z nim na drugi termin i jakoś tak mi się udało. Ale wiecie, ja nie chciałem pić. Ja nie chciałem wszystkiego załatwiać przez alkohol. Ale tego, czego nie chciałem, to robiłem. Bo byłem zniewolony, bo byłem w niewoli. I to nie, żeby mnie ktoś trzymał, wiecie, i wykrzywiał rękę. Tym, który mnie zniewalał, to była moja cielesna natura, która poddała się pod prawo grzechu. I robiła wszystko, co grzech mi podpowiadał. Dlatego, żeby wyjść z tej niewoli, trzeba się dać w niewolę komuś innemu. Trzeba się oddać w niewolę Jezusowi. I dlatego Paweł, każdy list, który zaczyna, wielokrotnie jak pisze Paweł o sobie, to Paweł pisze, ja niewolnik Jezusa Chrystusa. On wiedział, że jak nie będzie niewolnikiem Jezusa, to będzie niewolnikiem jakiegokolwiek innego zniewolenia czy przyzwyczajenia i tak dalej. Dlatego chciałbym, żebyśmy przeszli w liście do Rzymian w 6 rozdziale. Jest napisane w wersecie 3 tak. Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Właśnie ze względu na grzechy, których żeśmy się dopuścili, musimy być zanurzeni w śmierć Jezusa,
Bo prawda jest taka, że żebyś ty i ja nie musiał umrzeć, musiał umrzeć ktoś inny. I tym kimś jest Jezus. To Jezus umarł za moje i za twoje grzechy. On umarł nie tylko za nasze grzechy, ale On umarł po to, żebyśmy z miejsca niewoli zostali przeprowadzeni czy wprowadzeni do miejsca wolności. I podobnie zresztą, kiedy otworzymy parę stron dalej i przeczytamy z listu do Galacjan z 4 rozdziału, to jest strona 1258. Przeczytam wersety 4-6. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z kobiety i podlegał prawu, czyli podlegał zakonowi, to jest też takie stare tłumaczenie, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, ale pod jakim prawem? Pod prawem grzechu. Wykupił tych, którzy byli pod prawem, aby usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, który woła Abba, Tatusiu. Pamiętacie, jak mówiłem o Adamie? Adam miał życie duchowe i kiedy zgrzeszył, Bóg zabrał z jego wnętrza Ducha Świętego. I od tego momentu Adam nie miał życia duchowego, czyli był w śmierci duchowej. I teraz ten fragment mówi tak, w momencie, kiedy my przyjdziemy do Jezusa i uznamy Go jako Pana i Zbawiciela, wyznamy nasze grzechy, to On włoży w nas na powrót swojego ducha, dzięki któremu możemy żyć. Rozumiesz to? Amen. Pamiętacie kilka miesięcy temu, tak sobie przypominałem, o czym tutaj mówiłem i pamiętacie kilka miesięcy temu miałem ze sobą rękawiczkę tutaj. Ktoś pamięta? Tak. I co, o czym mówiła ta rękawiczka? Ta rękawiczka jak gdyby mówiła, czy symbolizowała mnie samego. I ja sam, ja dzisiaj mogłem przywieźć rękawiczkę dla tych, co nie widzieli, ale musicie sobie wyobrazić, że mam rękawiczkę. I kiedy powiemy tej rękawiczce podnieść Biblię, to rękawiczka nie podniesie Biblii. Ale kiedy ja włożę rękę w tą rękawiczkę, to nagle ta rękawiczka podnosi Biblię. Ale tak naprawdę nie podnosi to rękawiczka, tylko podnosi to moja ręka, czyli ja to podnoszę. I w ten sam sposób tutaj Paweł pisze, że kiedyś byliście puści, a teraz Bóg w was wkłada Ducha Świętego i dlatego możecie żyć. Możecie robić to, do czego Bóg was powołał. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy w jakimś kraju, gdzie panuje niewolnictwo i jest taki niewolnik i niewolnik nazywa się Józef. No i pan przychodzi, a Józef ma wyjątkowego takiego wrednego pana. Takiego gościa, który go po prostu orze nim jak może. Wykorzystuje na wszystkie strony. W dodatku jeszcze, mówisz, baty daje i tak dalej. I Józef już jest wykończony. Józef już nie chce więcej takiego życia. Józef myśli, co by tu zrobić, żeby to życie takie się skończyło. Myślę, że w tym Józef jest podobny do, przynajmniej do mnie. Pamiętam, kiedy ja miałem 25 lat i moje życie już było po prostu, wiecie, byłem skłócony ze wszystkimi, z rodzicami, z siostrą i wydawało się, że moje życie już legło w gruzach. Wtedy coś się zmieniło. I pewnego dnia do Józefa przyjechał pewien człowiek i ten człowiek powiedział tak, Józef, ja cię chcę wykupić, od dzisiaj nie będziesz niewolnikiem. No i staremu panu zapłacił odpowiednie pieniądze, wiecie, spisali taki kontrakt i on bierze ten kontrakt i daje Józefowi, mówi, Józef, proszę, tu jest akt wolności dla ciebie. Od dzisiaj jesteś wolnym człowiekiem. No, Józef się ucieszył, fajnie, ale ten człowiek, który przyjechał, mówi, Józefie, ale to nie koniec, bo ja mam jeszcze dla ciebie drugi dokument. Mam dla ciebie dokument, który też ci chcę wręczyć, a to jest dokument, że kupiłem dla ciebie taką posiadłość. Tutaj niedaleko stąd.
Masz tam piękny dom, masz piękne stodoły, masz piękne obory, masz sprzęt, masz inwentarz, masz zwierzęta. Od dzisiaj jesteś dla siebie. Już więcej nie musisz odrabiać pańszczyzny u twojego pana. Od dzisiaj jesteś wolnym człowiekiem i masz swoje gospodarstwo. Jak myślicie, czy Józef się ucieszył? Yes! Skoczył z radości. Pokazał swojemu dawnemu panu i poszedł do swojej posiadłości. Nie wiecie, kiedy przyszedł do swojej posiadłości, to pierwsze, co zrobił, to się bachnął na łóżko i sobie leży. I leży sobie, leży, no ale już przeleżał ponad pół dnia. No i wiecie, co po pół dnia się robi? Odzywa się coś tu w środku. I mówi, no muszę coś zjeść. No więc zwlekł się z łóżka, wstał, wydoił krówkę, pozbierał parę jajek, zrobił sobie jajeczniczkę. No i znowu się bachnął i znowu leży. Następnego dnia, no znowu stwierdził, no trzeba by było sobie jakieś jedzenie przygotować. Nikt nie miał, nie było nikogo, kto by mu przygotował jedzenie. No więc on, wiecie, postanowił, musi sobie sam zrobić. No ale zobaczył, że te zwierzęta, no są takie, wiecie, nieładnie wyglądają, nie? Że trzeba o nich zadbać. No to stwierdził, no nikt za mnie tego nie zrobi, muszę to zrobić. No więc zaczął coś tam, wiecie, oczyścił krowy, wyprowadził konia na pastwisko, bo koniowi już też w brzuchu burczało. No i tak stopniowo zaczął coraz więcej robić i nagle zaczął pracować na roli, ale teraz już nie z grymasem i z przymusu, ale nagle pracował z radością. Bo wiedział, że pracuje dla siebie. No i jednego dnia wziął sztychówkę, no i zaczął sobie taką grządkę przy domu uprawiać. No i kopie sobie tam grządkę, bo tam sobie chciał pomidorki posadzić, kalarepkę, wiecie, te wszystkie ładne sprawy. No i kiedy pracował tam przy tej działce, nagle usłyszał z daleka głos jego starego pana, który woła go, Józef, chodź tu szybko do mnie. No więc on rzucił tą łopatę, biegnie szybko tam do tego swojego starego pana, a takie było wysokie ogrodzenie między ich dwoma posiadłościami. No więc on wchodzi na tą posiadłość, wchodzi na ten płot i nagle słyszy jakby taki głos w środku. Mówi, Józef, ale co ty robisz? Czemu ty wracasz do miejsca niewoli? Przecież ty jesteś wolny. Ten człowiek już więcej nie rozkazuje w twoim życiu. I nagle Józef, wiecie, siedząc tam na tym płocie, popatrzył na tego swojego byłego pana, mówi, jak równy do równego, mówi, a ty co chcesz? Szybko, bo mam tu dla ciebie robotę, masz tu robić. A on mówi, o nie, ja jestem wolnym człowiekiem. Ja nie muszę już słuchać tego, co ty mi każesz. No i ktoś się mnie zapyta, no Andrzej, ale po co mi taką bajkę opowiadasz? Wiesz, po co opowiadam ci tą bajkę? Bo jeśli Jezus wyrwie cię z niewoli, to możesz być bardziej niż pewien, że kiedy już się oswoisz na wolności, to te różne głosy z niewoli zaczną cię wołać. I one są podstępne. Ja pamiętam w dniu, kiedy się narodziłem na nowo, kiedy się nawróciłem, paliłem dwie paczki. Do tego dnia paliłem dwie paczki papierosów. I pamiętam, jak po 2 miesiącach niepalenia ani jednej fajki przyjechał mój kumpel ze Stanów. I przywiózł takie, wiecie, wtedy były tylko peweksy i tylko w peweksach można było kupić. To tak były, popularne były i tam giewonty jakieś takie, wiecie, takie siano zwykłe, nie? Ale on przywiózł takie długie, czerwone Marlboro setki. Najdroższe w peweksie. To nawet w peweksie takich nie było. No i tak siedzę u niego w domu i on mówi, no morda, no to co, zapalimy, nie? Ja mówię, dawaj. Wiecie, i wziąłem tego papierosa, on mi przypalił. Ja się raz sztachnąłem i nagle Duch Święty mówi, Andrzej, ale co ty robisz? Przecież ty jesteś wolny. Ty już nie musisz. Czy słyszysz, jak Duch Święty mówi do ciebie, że jesteś wolny i nie musisz?
Czy słyszysz, jak Duch Święty mówi do ciebie: ej, słuchaj, teraz pracujesz już na swoje konto. To, że cię uwolniłem, to nie jest powód do tego, żebyś był leniwy czy nierobem. Tak? Czy chcemy słyszeć ten głos? Bez słyszenia tego głosu nie ostoimy się na wolności. Bo ten stary Pan, on bardzo chce przyjść i z powrotem zmuszać nas do pełnienia Jego woli. Do robienia tego, czego my wcale nie chcemy robić. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj dzisiaj z nami. Ja dziękuję Ci, że Ty mówisz do nas. I ja wierzę, Panie, że w tej chwili też mówisz do, być może do każdego z nas. I masz nam coś nowego do powiedzenia. I Panie, nie chcemy być albo głusi, albo nie chcemy udawać, że nie słyszymy. Ale chcemy być posłuszni Twojemu głosowi. Modlę się o to. Amen.